Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim. Wyłowi serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją matkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mógł. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mógł. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mógł. Dziś wypłyniemy już razem, łowić serca na morzach dusz ludzkich, tej prawdy siecią i słowem życia. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mógł. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mógł. Godzina 15, godzina miłosierdzia, godzina, gdy przez Boże miłosierdzie otwierają się bramy raju, bramy nieba, aby wstępowały do nieba dusze naszych bliskich zmarłych. Dlatego odpowiadając na prośbę Jezusa wyrażoną przez siostrę Faustynę, gromadzimy się tutaj, pamiętając o zmarłym ojcu Janie Marii Sochockim, ale również o naszych bliskich zmarłych. Przychodzimy, aby z różańcem w ręku wypowiadać tą prośbę o zasługach bolesnej Chrystusowej męki, po to, aby w nas była nadzieja. Jesteśmy tutaj pełni wdzięczności za wysiłek duszpasterski ojca Jana, jak to ojciec Grzegorz powiedział, za to, że spalał się jako kapłan i w sposób szczególny wypalił się, spalił się tutaj na ziemi, nie po to, aby
osiąść na laurach, ale aby iść po nagrodę do Ojca w niebie. Ojciec Jan był znany z tego, że potrafił zaskakiwać słowem, zaskakiwać śpiewem, zaskakiwać różnymi gestami czy psikusami. Dlatego dzisiaj też pozwolę sobie, że Ojciec Jan nas zaskoczy. Schowajmy różańce. Nie będą nam potrzebne. Każdy jest do nich bardzo przywiązany. Te różańce są przemodlone, ale dzisiaj te różańce schowajmy. Dlatego, że Ojciec Jan zostawił dla każdego po różańcu. I chciałbym, aby zostały w tej chwili rozdane te różańce. Ojciec Jan przypomniał, że zostały po nim i mają być przekazane. Dlatego proszę o przyjęcie różańców, a jednocześnie zaśpiewajmy. Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, niech Cię płacz sierot do litości zbudzi. Wygnańcy Ewy, do Ciebie pogłaszczą.